jak się dano mi w ręce Wiktora Olenckiego, no bo przedtem jak każde dziecko na wsi wychowane, no to nie było chłopaka na wsi, co by na oklep jakimś sznurkiem tu przez zęby nie siedział na oklep. I to jest dobra szkoła na początek. No ale potem w ręce mnie wziął rotmistrz jeszcze wtedy, później major, trener kadry, przedwojenny reprezentant Polski w skokach, Wiktor Olencki. I powiedział, że jednak to będzie mnie uczył innej absolutnie szkoły, niż uczy swoją ekipę, reprezentację Polski. Przez pierwsze tygodnie, a może miesiąca, nie powąchasz strzemion. Miałem ranę tutaj od razu. No bo to tarcie. I mówię, przychodzę po paru dniach do niego. Mówię, panie rotmistrzu, no nie da rady, nie dam rady jeździć, bo proszę, jaka rana. Właściwie przysychała mi krew do spodni, zrywałem strup i to się odnawiało. On mówi, oj, niedobrze. Mówię, niedobrze, to będzie przerwa teraz, jakaś tygodniowa czy co. On mówi, niedobrze, rana nie powinna być tu, tylko tu. Za bardzo palce od konia odstawiasz. Rana, jak rana przesunie się na właściwe miejsce, to dam ci strzemiona. Nie było żartów. Dlatego mi się tak podoba jazda kowbojska, bo to jest bardzo wiele wspólnego z kawaleryjską jazdą. Jedna ręka wolna. Ja zawsze jeździłem w lewej, bo prawa była do szamy. Czasami do piwa. Również gdy się z tempa wracało, czy kupowało się gdzieś tam w jakimś zajeździe, jak się w terenie zwiedzało. Jest przysłowie jeździeckie, gdyby koń, jak jest silny, wiedział, to żaden człowiek by na nim nie usiedział. Jest to po prostu pewien rodzaj ujeżdżenia konia, że potem to robi z przyjemnością to, czego jeździec. Wymaga na początku trochę oszukania go, że to nie ma co on próbować siły, bo ja jestem silniejszy. Jest to takie nieładne oszustwo, ale potem dla tej pary i człowieka, i konia, to wychodzi na dobre, bo konie już ujeżdżone niesłychanie lubią się poddawać delikatnej woli. Tak jak właśnie ten cudowny konik westernowy. Przecież widać, że mu to sprawia przyjemność, a Tomek jeździ na nim jak gdyby po prostu to, jakby ktoś siedział sobie wygodnie w fotelu, palił fajkę i oglądał zawody konne. Pięknie to widać, że to jest naprawdę wspaniale zgrana para. Chłopak ma 17, koń, jak się dowiedziałem, 7, ale zgranie tak jak gdyby 10 lat, a zdaje się tylko półtora roku. No pięknie, pięknie, no tak. I to widać, zgranie takie jest najbardziej naturalne. Ja taką nonszalancję właśnie kocham, taki luz. I tak podobnie zresztą jeździła polska kawaleria, przecież w jednym ręku. Nie pomagali drugą, w drugiej mieli szable. Trzeba było wszystko właściwie tyłkiem, myślą. To są konie, widać, że tutaj też na myśl chłopaka właściwie ten koń reaguje. Bardzo ładnie. Bardzo. Zaraz sam siądę na niego, także tremy nie mam, bo to jest styl jazdy, który mi się podoba i na Arabie w podobny sposób jeżdżę. No ale tych oczywiście, żeby zrobić spin, trzeba znać konia, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Wydaje mi się, że troszkę mi się uda. Jak zacząłem jeździć konno, to wiadomo, że w perspektywie były popioły, film z Andrzeja Wajdy według książki Żeromskiego, gdzie grałem Rafała Olbromskiego, akurat zbieżność nazwisk podobne. I wiadomo było, że musi on bardzo dobrze jeździć konno. Tak sądzę, że do konia byłem i jestem stworzony.
Nie może tego zagrać aktor, a potem odjechać i się telepać w kłusie ćwiczebnym, ledwo, ledwo. Także przyszedłem do ówczesnego trenera kadry, majora Oleńskiego, mówiąc, no proszę, muszę się nauczyć w ciągu roku jeździć tak, żeby wszyscy widzieli, że do konia byłem i jestem stworzony, lepiej od Jeana Marais. Chciałem tak jak amerykańscy aktorzy w westernach. On tak na mnie popatrzył, a czy nie chciałbyś się matematyki nauczyć wyższej, mając lat 6, nauczyć w ciągu 3 miesięcy, że to jest trochę podobne, te moje żądanie. Ups. Hop. Hop. Aktor na koniu. Aktor, który potrafi spowodować to, że to zwierzę, które jest płochliwe, nieufne, które cały czas boi się człowieka i boi się troszkę przyrody, potrafiło się pod nim położyć. Dla mnie to był taki sposób na spróbowanie właśnie czegoś podobnego. Moje konie jadły mi z ręki, chodziły za mną, grzebały nóżką, jeżeli chciały mnie o coś poprosić. Natomiast nigdy w życiu żadne zwierzę nie chciało się przy mnie położyć w taki sposób, że ja siedzę, proszę i ten koń się pode mną kładzie. W związku z tym to był dla mnie taki moment bardzo tajemniczy, jak to spowodować, jak to zrobić, żeby coś takiego się udało. Myślałam, że to tylko i wyłącznie gra, ale tak nie jest, dlatego że konie doskonale potrafią grać same z siebie, natomiast jeżeli słuchają człowieka, to muszą mu naprawdę ufać i słuchają tylko tego, do którego mają zaufanie, którego lubią i którego się nie obawiają. Więc myślę, że to aktor, przede wszystkim aktor, ale z drugiej strony człowiek, który lubi zwierzęta, konie w szczególności, i to człowiek, którego zwierzęta słuchają właśnie dlatego, że potrafią im stworzyć taki klimat, w którym one czują się bezpieczne, w którym mają do niego zaufanie i w związku z tym może z nimi zrobić prawie wszystko. Ale myślę, że z każdym koniem można zrobić tylko prawie wszystko. Gdybym ja nie jeździł kilkadziesiąt lat jednak tej starą szkołą polskiej jazdy na długich strzemionach w jednej ręce, na puszczonej wodzy, prawa do szabli, obraca się też przecież w pojedynku i tak dalej, bach, 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 to bym zgłupiał. Na moim koniu z szablą w ręku nie boję się nikogo w Polsce, bo żaden szermierz tak nie jeździ jak ja. A żaden jeździec nie zna szermierki w tym stopniu. Także na ujeżdżonym przeze mnie koniu każdego obskoczę tak. Miałem przyjemność poznać Daniela Olbrychskiego dzięki koniowi, który się nazywał Hultaj. Najpierw ja jeździłem na tym koniu w WKS-ie Śląska, potem Daniel uczył się w Legii Warszawskiej. Jeżeli wierzyć temu, co mówił, Hultaj sprawiał mu rzeczywiście dużo kłopotów. Później koń został już przez niego opanowany. No, kariera dalej jeździecka się rozwijała bardzo dobrze i jak słyszałem, był najlepszym jeźdźcą wśród aktorów. Miałem szczęście spotkać go jeszcze raz w Książu w czasie kręcenia
filmu Hrabina Kosel, gdzie przyjechał na plan spotkać się ze swoimi znajomymi. Obecnie śledzę jego karierę. Nadal jestem ciekaw, czy poznam je po 40 latach. Cześć. Czy ty mnie jeszcze pamiętasz? No kochani, słuchaj, takich rzeczy i takich ludzi 40 lat minęło. No, ale my się nie zmieniamy. Może ja zakonna tak nas trzyma. Byłeś przy moich początkach. Tak jest. A ty wtedy, no z kadrą byłeś jakby, no, Polską wtedy. To wtedy najlepszy w tym czasie byłeś. Tak. I tu zaczynałem pracę z Hultajem właśnie. Tu i Hultaj z Wrocławia przyjechał do Warszawy. Tak. No jak ci się pracowało? Żeś go specjalnie nie ułożył. Pierwsze skoki moje wyglądały w ten sposób, że skakałem na przeszkodę, wywracałem się z koniem. Z konią się wywracał i po też. Kilku upadkach takich dopiero koń zrozumiał, że nie warto upadać. To było gdzieś w jakimś 1980 roku, jeszcze przed Solidarnością. Piwnica pod Baranami zorganizowała rekonstrukcję wjazdu księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa. Daniel Olbrzyski był wtedy księciem Józefem w pięknym mundurze oficera, szwoleżerów, a ja byłem jednym z jego żołnierzy, jechałem może w drugiej albo w trzeciej dwójce z moimi kolegami z Akademickiego Klubu Jeździeckiego. No i dzięki temu, że byliśmy w tych mundurach, to udało nam się również wejść na ten cudowny bal w sukiennicach. Na balu była śmietanka krakowska głównie, no i my, biedni studenci. Udało nam się wtedy bardzo, ponieważ byliśmy żołnierzami księcia i wszyscy stawiali nam wódkę. I to było bardzo fajne.